Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ja osobiście nie zamieniłbym wersji pierwszej mikrofonów DJI na wersję drugą. Jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna ocena. Ja mam właśnie wersję pierwszą. Natomiast zarówno w wersji pierwszej, jak i drugiej brakuje mi po prostu automatycznego włączania i wyłączania zarówno transmitera, jak i głośników. Nie głośników, tylko mikrofonów, sorry. W drugiej wersji jak gdyby ten problem rozwiązali połowicznie, odpala się tylko transmitter po włączeniu kamery. Natomiast to jest coś, dlaczego byłbym w stanie zmienić mikrofony. Natomiast funkcja owa nie jest w 100% jeszcze dopracowana. Myślę, że w następnej wersji to odpalą. Dlatego to jest główny powód, dlaczego ja na przykład bym nie zmienił tych mikrofonów. Na pewno jest to fajny upgrade. Nagrywa w 32 bitach. Nowa wersja mikrofonów DJI ma inteligentny tryb usuwania hałasów w tle. Troszeczkę dłużej nagrywa, różnica jest chyba pół godziny, także to też nie ma jakiejś tam wielkiej różnicy. Różni się trochę obudową, ma jakieś tam dodatkowe pokrętło do manewrowania menu. Dlaczego ta funkcja jest dla mnie taka ważna? Ta funkcja jest dla mnie taka ważna ze względu na to, że bardzo często robimy jakieś sobie wyprawy z moją żoną Sylwią. I dopóki tak naprawdę gdzieś tam sam siebie nagrywam, gadam do kamery i nie uczestniczy w tym Sylwia, to jest wszystko okej, nie ma problemu. Boże, ile miejsc ostatecznych. Albo miejsca ostateczne, albo odcięcia cały czas są. Oszaleję. Nie ma ludzi, nie? Ale gwarantuję. Co się zadziało? Zadziało się. Jak będziemy szli z powrotem. Natomiast jeśli chciałbym gdzieś tam z Sylwią porozmawiać, gdzieś tam chciałbym ją ująć w filmikach. Wypróbować sobie to. Nie. O, tu idealnie, kurde, na pasek. Sylwuś, la la la. Teraz będziemy sobie śpiewać, wszystko będziemy robić. Posłuchaj, jak nie dojdziesz, zanim się ściemni do auta, to będziesz musiał przez tydzień gotować obiad. Ja nie umiem, to będę robił jajecznicę codziennie, zimne. To nie jest obiad, powiedziałam, obiad. To obiad. Ja latarkę mam. Nie, ja widzę w nocy. To w tym momencie muszę gdzieś tam ją zawołać, żeby włączyła mikrofon. Ona ogólnie nie skupia się na nagrywaniu, ona ogólnie czerpie przyjemność po prostu z bycia tu i teraz. Ja to doskonale rozumiem. Brakuje właśnie w tym automatycznym włączaniu i wyłączaniu mi tej spontaniczności, bo Sylwia przecież też nie zawsze musi wiedzieć, czy ją nagrywam, czy nie. Więc no to jest coś, co po prostu no jest dla mnie mega ważne i poczekam sobie na następną wersję. Byłem mile zaskoczony nagrywaniem tymi mikrofonami. Okej. Wcześniej używałem takiego mikrofonu Rode i jego na pewno dużym plusem jest to, że nie trzeba go ładować i po prostu po włączeniu kamerki od razu się odpala i nic tam nie trzeba manewrować tym. Natomiast no jego gabaryty też są odpowiednie, prawda? Tutaj ja używam na przykład kamerki GoPro. Dokupiłem sobie takie dwa uchwyty firmy Never i w tym momencie mogę sobie użyć jednego z mikrofonów jako mikrofon zewnętrzny do kamery. Do tego wkładam sobie transmitter, pyk. I w tym momencie zamiast tego dużego mikrofonu tutaj z boku, który był przyczepiony wcześniej, na takim wysięgniku, bo też próbowałem jakoś ogarnąć szeroki kąt, to żeby właśnie tego mikrofonu nie było widać, więc to jest dla mnie świetnym udogodnieniem. Dlatego zakładając sobie tego cićka,
niweluje szumy, niweluje jakieś tam niepotrzebne hałasy i dla mnie jest to po prostu świetnym rozwiązaniem. Ja korzystam z GoPro kamerki, korzystam z iPhone'a 13 Pro w tym momencie. Kupiłem mikrofony i właśnie jak pojawiły się mikrofony właśnie tej drugiej wersji, zacząłem po prostu szukać informacji, czy nowa wersja ma tą funkcję automatycznego odpalania. Okazało się, że odpala tylko automatycznie transmitter, więc w tym momencie mi to jakoś tam dużo nie robi. Ten kanał na YouTubie ogólnie to jest mój projekt, więc absolutnie nie obwiniam Sylwii za to, że ona gdzieś tam nie angażuje się w jakieś sprawy techniczne. Nawet bym nie chciał. Dużo lepiej wychodzą jakieś takie nagrania spontaniczne, gdzie ja tam nawet próbuję robić tak, żeby Sylwia nawet nie wiedziała, że się nagrywa. I dlatego potrzebuję tej funkcji i poczekam sobie jeszcze rok na to. Wydaje mi się, że w następnej wersji trzeciej ta funkcja już będzie odpalona. Kurde, rozpadało się. Zrobimy myk. Kurde, rozpadało się. Nadupcza także szok. Mój garaż jest ogólnie blaszany, także zobaczymy, jaki będzie efekt. Przyłożyłem sobie mikrofon, tutaj właśnie przyczepiłem do bluzy. Natomiast ja nie będę mówił o sprawach technicznych. Inni youtuberzy sobie dużo lepiej radzą w omawianiu takich tematów. W krótkich urywkach, jakie wrzuciłem właśnie wcześniej w tym filmie z naszej wycieczki właśnie z Brandon Mountain, możecie sobie zobaczyć, jak te mikrofony sobie radzą. Ja po prostu wyjąłem je z pudełka i zabrałem na przygodę. Nic nie przestawiałem, nic nie nastawiałem. Ja muszę liczyć się z budżetem, jeśli chodzi o sprzęt. Także dla mnie nowa wersja DJI 2 mnie jakoś nie przekonuje. Ale tak jak mówię, sam fakt, to jest moja subiektywna ocena, natomiast sam fakt, że nagrywa w 32 bitach, dla wielu twórców może już być wystarczającym powodem, żeby sobie ten sprzęt upgrade'ować. Co jeszcze? Jakby ktoś się zastanawiał, ja używam Mavica Pro 2. Też kupiłem sobie niedawno, zupgrade'owałem z Mavica Mini, kupiłem sobie używanego Mavica Pro 2, jestem bardzo zadowolony, ciekawy, dużo rzeczy jeszcze muszę rozkminić, natomiast świetny sprzęt, nie traci się zasięg i jest to na pewno potężny upgrade jak dla mnie. Ja używam sobie plecaka GoPro, wszystko jestem w stanie w niego włożyć i tyle. No zobaczymy, jak to wyjdzie z tym deszczem i z tym stukaniem po blasze. To by było chyba na tyle, moi drodzy. Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do zobaczenia za tydzień. Pa!